Witajcie. Dzisiaj w krótkim nagraniu chciałem Wam pokazać pewną książkę, którą niedawno przeczytałem. Andrzej Pułtawski, Filozofia dla życia. Sam tytuł może być nieco intrygujący, jeżeli znamy kontekst, wiemy, kim był autor, bo autor był mężem Wandy Pułtawskiej, bliskiej przyjaciółki papieża Jana Pawła II, a raczej przyjaciółki Karola Wojtyły, jak wynika z tej książki, bo zaprzyjaźnili się jeszcze w czasach, kiedy Karol Wojtyła papieżem nie był. Andrzej Pułtawski jest filozofem, więc tytuł Filozofia dla życia możemy rozumować dwuznacznie. Z jednej strony możemy czytać go w takim kluczu, że jest to książka o filozofii pro-life, a z drugiej strony moglibyśmy się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem książka, która mówi o filozofii dla naszego życia, jak dobrze żyć. I czytając ją, to ta druga odpowiedź jest bliższa. Składa się ona z kilkunastu rozdziałów poświęconych różnym tematom. I pierwsze zdziwienie następuje, kiedy zaczynamy czytać tą książkę, bo okazuje się, że pierwsze rozmowy, bo napisana jest ona w formie wywiadu przeprowadzonych z Andrzejem Pułtawskim przez Krzysztofa Ziemca głównie. Pierwsze rozdziały poświęcone są wspólnemu życiu Pułtawskich, ich relacjom z Karolem Wojtyłą. I tutaj bardzo znamienna jest taka myśl, która pokazuje, że tym, co nam się wydaje wielkie, takie nieosiągalne, są też takie zwykłe ludzkie namiętności. Przyjaciele naszego papieża, już w momencie, kiedy został on na papieża nominowany, z jednej strony dobrze mu życie, ale sami mówią o tym, że nieco się zmartwili, bo tak po ludzku po prostu bali się, że on wyjedzie i stracą przyjaciela, więc jak widzimy, to życie jest może nie przewrotne, ale takie nieoczywiste. Książka, myślę, jest warta przeczytania, choć nie jest prosta. To od razu trzeba powiedzieć. Przeważnie książki pisane w formie wywiadów czyta się lekko i przyjemnie. Tutaj jednak poruszana jest taka ciężka, filozoficzna tematyka. No i tutaj Andrzej Pułtawski nie stara się mówić do nas językiem prostym, takim, który jest przystępny dla każdego przeciętnego czytelnika. Używa rzeczywiście pojęć typowo filozoficznych, takich, które wymagają znajomości przynajmniej podstaw tej filozofii. Opowiada o swojej edukacji, o tym, z jaką filozofią się najbardziej utożsamia. Są to zagadnienia naprawdę ciekawe, ale też jest jeden rozdział, w którym autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze żyć i co w naszym życiu jest ważne. I tutaj myślę, warto nad nim się pochylić, warto choćby sam ten rozdział, jeżeli kogoś nie interesuje całość, przeczytać, zastanowić się nad tym, co Andrzej Pułtawski mówi. Tutaj nie chciałbym uprzedzać i opowiadać o tych szczegółach, więc tylko zarzucę taką wędkę, powiedzmy, dla Was, żebyście zechcieli tą książkę przeczytać, sięgnąć po nią, bo jest naprawdę wartościowa i ciekawa. Chciałbym jeszcze podzielić się z Wami jednym cytatem z tej książki, który dużo daje do myślenia, przynajmniej mi dużo dał do myślenia, a myślę, że i Wam się przyda zastanowić nad tymi słowami. Dobre życie jest trudne, ale nie staranie się o nie jest beznadziejne i w ostatecznym rozrachunku znacznie cięższe do przeżycia. Jak myślicie? Zgadzacie się z tym, że dobre życie rzeczywiście jest trudne, ale całkowicie zlekceważyć starania o to, żeby dobrze swoje życie przeżyć, to rzeczywiście kwestia jeszcze gorsza, wręcz beznadziejna? Bo ja myślę, że tak. Jeżeli chcecie, podzielcie się swoją refleksją pod tym filmem w komentarzu. A tak w ogóle, no to wróciłem nieco do korzeni swojego kanału, bo jednymi z pierwszych filmów, jakie nagrywałem na YouTube, ucząc się tego, to były właśnie filmy o książkach. Co jakiś czas, myślę, będę jakąś ciekawszą lekturę starał się pokazać, jeżeli uznam, że warto podzielić się i polecić ją również Wam do przeczytania. A książkę Andrzeja Pułtawskiego jak najbardziej polecam i myślę, że warto naprawdę się z nią zapoznać. Do zobaczenia.